inny, witam już bardzo serdecznie na egzaminie maturalnym z polskiego. Co? Ja tylko znowu obserwuję ten dramat. Jedziemy dalej. Część pierwsza rozumianego, czytanego tekstu. Tu trzeba przeczytać tekst i odpowiadać na pytania. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Mamy zadanie pierwsze. Zdanie z pierwszego akapitu. Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi. Zawiera. To jest tak łatwe, że nawet nie będę tego robił dalej. Po danym zadaniu patriotyzm, jak i nacjonalizm stały się generatorami olbrzymich zasobów zbiorowej energii i woli działania. Kurwa. A, no to proste, kurde, faja. Patriotyzm, jak i nacjonalizm, tu będzie ten podkreślony, stały się generatorami. Co, jak można zastąpić słowo stały się? No, zostały na pewno pasuje. Chuj tam dalej. Z akapitów drugich i 8 wypisz po dwie nazwy użyte przez autora dla określenia istoty patriotyzmu i nacjonalizmu. Dobra, chyba trzeba to przeczytać. To łatwiutkie. Uczucie miłości, światopogląd, a to drugie cnota, nacjonalizm, grzech. Powiem, te rzeczy popełniła i straciła twoja matka. Czego zdaniem autora najbardziej brakuje emigrantom na obczyźnie? Dobrego socjalu, proste. A, kurde, zdaniem autora. Poczucia swojskości. Podaj dwa sformułowania czytałtora o zapewnienia tezy, że nacjonalizm to grzech przeciwko przekazania miłości bliźniemu, a akapit 11. No na pewno pierwsze to będzie, że nacjonalizm jest źródłem konfliktów. A drugie to będzie chyba te uwolnienie od norm etycznych. Dobra, dalej, co to jest? Wymień 5 przykładów nacjonalizmu, do których w toku argumentacyjnym odwołuje się Jan Nowak Jeziorański. Ja pierdolę, aż 5? Dobra, nie chcę się tego robić. Jakie dwie funkcje w artykule spełniają przykłady zawierającego odwołania do życiorysu autora? Funkcje jakieś na pewno spełniają. Dalej, zadanie 9. Zadanie 12. Jaką funkcję w tekście pełni cudzysłów z wyrażeniem... Nie chcę się tego robić.